To jest temat dnia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry. A dziś naszym specjalnym gościem jest znakomita aktorka pani Ewa Ziętek. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w takich szczególnych dniach, dlatego myślę, że ta rozmowa będzie jak zwykle refleksyjna. Boi się pani śmierci? Często ostatnio o niej myślę, no są powody, tak? Jestem już bliżej niż dalej. I ta świadomość śmierci towarzyszy mi absolutnie częściej. Jak byłam małą dziewczynką, chociaż mój kolega twierdzi, że nigdy nie byłam mała, ale to w ogóle odrzucałam takie myśli i w dodatku wydawało mi się, że jestem nie to, że nieśmiertelna, tylko że świat sobie bez mnie nie poradzi. Z biegiem lat tak się mówi, że każdy wiek ma swoje prawa, ale być dorosłym, a raczej dojrzałym przynosi też wiele dobrych stron. Świadomość jest inna, czasami może bardziej bolesna, pozbawiona troszkę iluzji, ale bardziej się to może widzi w prawdzie, albo większe są szanse, żeby widzieć to w prawdzie. Tak często próbuję się na nią przygotować. To wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych przypomina nam także o osobach, które w tym roku odeszły, które były nam bliskie, a czasami o osobach, które były nam znane po prostu, tak? Ze świata filmu, muzyki. No i tak, no i bliscy wśród rodziny. To, że odchodzą osoby znane oczywiście, bo to są osoby, które goszczą u nas w domach przez telewizory i wydaje nam się, że my jesteśmy bardzo z nimi blisko, tak? Więc wydają nam się też bliskie, ale w mojej rodzinie odszedł mój kuzyn, który był młodszy ode mnie na przykład i zawsze to jest dla mnie takim zaskoczeniem, jak widzę, że odchodzą osoby młodsze jeszcze ode mnie, tak? Że to już jest w ogóle jakieś takie bardzo realne. Człowiek chętnie ucieka od tego tematu, no bo on jest taki może przerażający, niewiadomy. Niewiele osób przeżyło śmierć. I ja ciągle wracam w tych myśleniach o śmierci, wracam do tego obrazu Matki Bożej Dobrej Śmierci, który jest w kościele seminaryjnym w tym na krakowskim przedmieściu. I tam, jak przechodzę, to zawsze staram się wejść i pomodlić. Mam nawet zawieszoną taką modlitwę o dobrą śmierć z tym obrazkiem właśnie Matki Bożej Dobrej Śmierci w czerwonym płaszczu z granatu. Dobra śmierć, czyli jaka? Dobra śmierć dla mnie to jest śmierć, którą się przyjmuje, że jest się pogodzonymi z ludźmi i z Bogiem i że się to przyjmuje jako kolej rzeczy, jako wolę Boga, że urodziłam się, teraz umieram. I ja mówię to oczywiście wszystko teoretycznie, bo jakże inaczej. Znaczy, śmierć dla mnie taka dobra jest, że jestem na nią gotowa. Czyli sporo też od nas zależy. Ja nie jestem specjalistką od tego, ale tak mi się wydaje. Myślę, że wielką pomocą jest jednak modlitwa do Matki Bożej. Jakoś ja tak szczególnie do Matki Bożej, bo wiem o tym, że jest niezwykłym mostem między nami a Jezusem. I właśnie dobrze, że tu siedzimy, o tym rozmawiamy. Właśnie mam taką w domu książeczkę, nowennę o dobrą śmierć. Nawet taka? Jest też taka. Tak. Dziewięciodniowa? Tak. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy o tym, że istnieje niebo, czyściec i piekło. No właśnie, z przerażeniem jakimś usłyszałam, że na zachodzie Europy są takie parafie, gdzie rada parafialna ustanawia, co ksiądz może mówić, a co nie. I często się zdarza, że w takich parafiach temat piekła jest skreślony, żeby ludzi nie straszyć w poczuciu takiego, nie wiem, człowieczeństwa, tak? I myślę, że to jest wielką szkodą dla tych ludzi.
Myślę, że każdy człowiek ma swoją drogę do Boga, jakby nieporównywalną. Łatwo jest osądzać kogoś, kogo widzimy tak z zewnątrz, tak? I ja też nie jestem od tego wolna. Ja też, to z kim ja jestem w ogóle, ale jestem skłonna do tego, tak? Że ta jest głupia, ta mądra, o ta jest dobra, a ta niedobra. I ja bym powiedziała, że zawsze mi się tak zdarza, że sekundy później, kilka godzin później, dzień później, okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, jakby mi Bóg pokazywał, że jak bardzo nie mam racji, tak? Każdy ma swoją drogę do Boga i no ja szukam ciągle swojej, tak? No ciągle się przewracam, ciągle powstaję. Ale wierzę w to też, że dusze czyśćcowe mogą nam pomagać a propos śmierci i tych świąt, że nam pomagają. I też tak nauczyłam się na przykład mówić koronkę do miłosierdzia za dusze czyśćcowe. I myślę, że to im pomaga. Myśleć lepiej na co dzień o niebie, a liczyć na czyściec? Ja nie wiem, co lepiej. Ty mi zadajesz takie pytanie, co jest lepiej, a ja każdego dnia dokonuję jakichś wyborów, którymi czasami jestem sama zdziwiona i nie wiem, jak to jest. Niedługo się wszyscy przekonamy, jak to jest, tak? Jeżeli niebo jest czymś niewyobrażalnym i żadna radość na ziemi, nie można nawet takiej radości przyrównywać do radości niebieskiej, ale również nie można cierpień piekielnych przyrównywać do żadnych cierpień na ziemi, no to jakby wyobrażenie człowieka jest bardzo ograniczone, tak? Sama się codziennie uczę ufności i no ciężko idę ich, ale mam nadzieję, że do przodu. Nie jestem ani żadną wyrocznią. Jestem ostatnim grzesznikiem, który dostał tę łaskę nawrócenia. To było już przeszło 20 lat temu. Niektórzy mogą się śmiać, że już nie jestem młoda, więc prawda, teraz do kościoła, a wtedy to trzeba było, albo... I z różnymi opiniami się spotykałam, no ale no, to jest mój bagaż, który mam nieść. No moje życie, moje błędy, moje grzechy. Jak one będą rozliczane? Staram się korzystać, usłyszałam chyba wczoraj nawet na kazaniu, że właśnie ludzie w niedzielę, przedwczoraj byłam w Skonimowie, że są właśnie, wiem o tym, że są odpusty, a ludzie nie korzystają z tego, tak? Albo rzadko, albo mają małą świadomość tego, żeby korzystać z odpustów, które dają odpuszczenie win, a może win i kary. Nie wiem, już nawet nie wiem dokładnie, tak, ale to odpusty też, tak jak spowiedź, która zmazuje nasze grzechy. Daje nam czystą kartę. No tak, i niewiele ludzi korzysta, odchodzi. Szkoda. Dziwię się, kiedy słyszę niektóre opinie, że nie warto dzisiaj ludzi straszyć piekłem, bo przecież tyle jest treści niebanalnych, strasznych, filozoficznych, albo dotyczących nawet eschatologii, w filmach, bajkach dla dzieci, że mówienie dzisiaj o piekle może jeszcze kogoś dotknąć. Może lepiej o nawróceniu. Ja myślę, że ogromnym zwycięstwem diabła jest, że mówimy, że go nie ma, tak? I tak samo tym zwycięstwem jest, że nie ma piekła albo taki kierunek, że przecież Pan Bóg nas tak wszystkich kocha, że niemożliwe, żeby było piekło. No tak? Bo miłosierdzie jest przed sprawiedliwością przecież. Ale jeżeli człowiek nie chce... To a niestety, nie albo niestety wolną wolę. Bo bez tej wolności nie byłoby miłości. Kiedyś usłyszałam też, że chyba Pan Bóg żałuje, że dał ludziom wolną wolę. No ale jak zaprogramować miał nas na kochanie siebie, to nie byłaby miłość. Nie wiem, Ewunie, ja nie wiem, ja po prostu no staram się iść, ale mówię, upadam ciągle, jestem cholerykiem, coś... Mówię czasami niepotrzebnie, przeważnie mówię niepotrzebnie. Przepraszam ciągle, tak? No, spotykam się oczywiście z jakimiś też atakami. To mi akurat specjalnie jakby nie szkodzi, jeżeli
ktoś chce w ogóle porozmawiać, ale to jest też wszystko poza mną. To jest tak, jakbym dostała wiele łask, a na jakieś się otworzyła, tak? I myślę, że to musi dotyczyć każdego człowieka. Przecież nie ja zostałam wybrana. W jaki sposób żyć, żeby o nas, ja powiem tak, dobrze pamiętano po naszej śmierci? A może tylko pamiętano? Tak ostatnio myślałam, że tyle ludzi odeszło, tak wiele, że jeszcze się pamięta dziadków, no pradziadków to już słabo, prawda? Mhm. A tych, co byli w zeszłym wieku, czy tam 100 lat temu, co już dla mnie jest bardzo niedawno, 100 lat temu, jak mam tyle, ile mam, że to w ogóle już się zapomina, już to odchodzi, tak? Ale co, żeby o nas dobrze pamiętano? Ja myślę, że trzeba tak żyć, żeby być blisko Boga. A czy o nas będzie pamiętano, o nas ktoś będzie pamiętał, to tak jakbyś chciała jeszcze żyć po śmierci na ziemi, tak? Że jeszcze o nas się mówi, czy jak? Żeby o nas pamiętano? Czy to nie jest pycha? Tak się teraz zastanawiam. Żeby jeszcze o nas pamiętano, chociaż nas już nie... Jak dziwne też myślałam o tym, że przecież no, święty Maksymilian Kolbe, tak, gram w tym spektaklu z wspaniałym, mama bardzo lubię Maksymiliana, na nie, tak? Ale ze wspaniałymi kolegami, którzy naprawdę, bardzo lubię to sercem całym. No i ktoś jest taki, kto w ostatnim zapomnieniu, w obozie koncentracyjnym, tak, pogardzany, zagłodzony, bity, opluwany, no i wszystko co najgorsze, zgłasza się, ginie, tak, zgłasza się, że pójdzie na śmierć, ginie w mękach, kompletnie zapomniany. I co? I co się dzieje? Co robić? Muszę tak robić jak święty Maksymilian, tylko czy człowiek ma tyle siły? Mhm. Może nie na swoją siłę trzeba liczyć. Chyba dzisiaj jest inny rodzaj heroizmu. Tak mnie pocieszał pewien kapłan. Nie wiem. Dzisiaj tak, trzeba się biczować, ja tak mi powiedział. Nie wiem. Myślę, żeby to powtórzył przed kamerą. Co? Że dzisiaj nie trzeba się biczować. Że dzisiaj jest inny rodzaj heroizmu, inny rodzaj świętości. Każdy ma swój sposób na relację z Panem Bogiem. Co to znaczy jest inny rodzaj świętości? Mi się wydaje, że zawsze jest ten sam. Czyli zaufanie Bogu, który... Zaufanie, tak? Że coś przyjmuje. Co to znaczy lekcja. W ogóle zaufanie? Odrabiam ją całe życie przecież. Nie ma dla mnie innego rodzaju świętości. Zawsze był ten sam, tylko były różne warunki. Ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. No tak, ja żyję w katolickim kraju. Mimo wszystko, mimo że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła i ten kościół jest zawsze otwarty. Mogę iść codziennie na mszę, tak? Ja żyję i jestem rozumiana, ale gdybym żyła, nie wiem, w Syrii, czy gdzieś, gdzie by mnie prześladowano i groziłaby mi śmierć, ja też nie wiem, jak ja bym się zachowała, tak? Dla nas to jest wszystko strasznie odległe, że nasi bracia w Syrii zabijani, głodują i właściwie tak nie myślimy. Ja tak mówię w liczbie mnogiej, ale pewną myślę o sobie też, tak? Że zabito, że tam, no staramy się coś tam pomagać, a co to jest w ogóle przy czasami takim heroizmie, no? Ja nie wiem. Po tym spektaklu o świętym Maksymilianie, to właśnie on jest takim bliskim świętym? Ewy Ziętek? To znaczy, też tak, jest, mam taką grupkę ukochanych i absolutnie... Świętych do zadań specjalnych, tak? Święty Maksymilian, poza tym... Święty Maksymilian, to jakoś ja mam wrażenie, że tak nade mną na pewno też czuwa, bo mnie tak jakoś ściga, tak? To znaczy, ja tak gdzieś myślę sobie, jaka to jest ulica? Świętego Maksymiliana Kolba, się zdziwiłam, jak myślę sobie. A przed chwilą gdzieś usiadłam w kościele, zaczęłam się modlić, podnoszę głowę, portret świętego Maksymiliana, tak? Tak jakieś, miałam taki zbieg okoliczności. Że się opiekuje, jest z tobą. Mhm. No nie wiem, ja to do końca tego nie wiem, jak to odczytywać, natomiast taką bliskość absolutnie tak odczuwam. Oprócz świętego Maksymiliana? No, święta Faustyna, święty Józef, święta Tereska od Dzieciątka Jezusa. Święty Józef. Mniej święty mówił, więcej robił, tak? Tego mi brakuje. Nie no. Tego mi brakuje. Moja przyjaciółka powiedziała, że bardzo go ceni, bo brakuje dzisiaj takich typowych mężczyzn, żeby, proszę się nie obrażać, żeby więcej robili niż mówili. Bardzo, ale poza tym to jest...
Ja jestem w parafii świętego Józefa, tutaj w Polsce moja córka mieszka w Berlinie z moim wnukiem, który tam jest schowany i nas gdzieś ogląda. I są też w parafii świętego Józefa, to jest też, no to, tak jak się zaczyna zauważać takie rzeczy, no to tak jakoś inaczej to przyjmuje, tak? Też. Mhm. Francuzi chcą usunąć krzyż z pomnika Jana Pawła II, już od jakiegoś chyba 2006 roku. Piątego. Mhm. No, tak, no to miejsce jest świeckie, motywują tym, że to jest obszar publiczny, nieprywatny. Usłyszałam, że prawdopodobnie przejdzie na ziemię prywatną i sprawa będzie, no ale jakiś znak czasów to jest, prawda, że usuwamy krzyż. No jaki znak czasów to jest jednak. No co, ja mam wyrazić opinię? Mam nadzieję, że to będzie jakoś załatwione i że do tego tak nie dojdzie, bo jakoś usuwanie krzyża to jest tak bolesne. No, jest w Konstancinie taka, była figurka Matki Bożej. Jest, ale... I tam zawsze paliły się świeczki, widać, że ktoś o to dbał, kwiatki zawsze były. I ktoś przyszedł i tę figurkę zniszczył, stłuk, tak? I jeszcze ktoś inny przyniósł taką mniejszą figurkę i tam postawił. To jest takie zachwycające, że widać tam no taką rękę ludzką. Potem wiem, kto pani Stasia przychodzi i tam stawia właśnie zawsze lampiony. Ja tam zawsze przechodzę i tak staram się też dołożyć tam jakieś. I to jest takie śliczne miejsce. No. I u nas w Polsce nikt czegoś takiego by prawdopodobnie nie zrobił mimo wszystko, żeby z urzędu usunąć krzyż, chociaż no tak jest. No co ja mogę? Można się modlić tylko za tych ludzi chyba. Nie wiem, chyba się modlić tylko. Przecież my tak do końca też nie znamy tego planu Bożego, tak? No nie znamy. Usłyszałam o tym przygotowaniu do dobrej śmierci i tak sobie pomyślałam, że chyba tą rozmową wlejemy odrobinę radości i nadziei. No ale przecież i tak nas to czeka, tak? Że to jest kolejny etap życia. To znaczy, no tak i tak to nas to czeka. To nie jest koniec jednak. No chyba lepiej trochę się przygotować, no bo a są wypadki na przykład, przecież nie wiemy. Ja raz przejechałam, a mieszkam pod Piasecznym, przejechałam drogę z centrum Warszawy i były dwa wypadki śmiertelne. Przecież ten, kto wyjeżdżał, obok jednego człowieka leżał rower. To przecież nie zakładał, że umrze. No i to jest wypadek. I co? I ja przychodzę taka nieprzygotowana? No to jest troszkę jakby takim na uczcie weselnej wejść w łachmanach, tak? Czyli jestem nieprzygotowana, no. No to chyba byłaby szkoda jakaś straszna. I Matka Boża Dobrej Śmierci, prawda? Matka Boża Dobrej Śmierci w kościele seminaryjnym na krakowskim Przedmieściu. I podobno tam przed wojną przychodziły tłumy ludzi, żeby się modlić właśnie przed tym obrazem. Mówiłam ci już o tym w granatach, płaszcz w granatach. Granat jako symbol śmierci, który jest taki szary, bury, ale jak pęka, to te owoce. No i mam nadzieję, że będziemy mogli przyjść przed Boga i te owoce piękne przynieść. Pani Ewa Ziętek była dzisiaj naszym gościem. To był temat dnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.